4. Wyciskanie francuskie nad głową. Jest to ćwiczenie, w którym będziemy mieli większe napięcie tricepsa, bo wykonujemy ćwiczenie w większym zakresie ruchu, ponieważ mamy zgięte ramię. Mało tego, benefitem tego ćwiczenia jest wzmocnienie wykończenia takich bojów jak wyciskanie leżąc oraz wyciskanie stojąc. Część osób podczas wyciskań francuskich odczuwa dyskomfort w łokciach, wtedy proponuje zamienić sztangę łamaną czy hantle na wyciąg poprawiając też krzywą siły w pełnym zakresie ruchu. Ważną kwestią jest to, aby sobie krzywdy nie robić, więc wprowadźcie odpowiednie tempo, szczególnie wydłużoną fazę ekscentryczną. Wyciskanie tricepsowe nad głową z raków. Jest to ćwiczenie, w którym pracują wszystkie głowy tricepsa. Mało tego, udział mięśni pozostałych, szczególnie klatki piersiowej i barków jest dużo mniejszy, porównując na przykład wyciskanie francuskie w leżeniu. Dzięki temu możemy skupić się stricte na sile tricepsa, na jego rozbudowie. Jest to bardziej złożona wersja ćwiczenia, w którym możemy założyć duży ciężar i bez problemu progresować. 2. Pąki na poręczach w wersji bardziej pionowej. Ta wersja pozwala trenować triceps również w złożonej wersji, Według badań triceps posiada przewagę włókien szybko kurczliwych, więc wykonując to ćwiczenie z niską ilością powtórzeń i wzrastającym ciężarem, zwiększymy też aktywność tricepsa. Mało tego, to ćwiczenie pozwoli Wam wzmocnić triceps i poprawić mobilność wyprostu ramienia, w zakresie, który często omijamy i wielu z Was ma ten zakres słaby. Nie każdy oczywiście to ćwiczenie może wykonywać ze względu na spore wymagania, wyprostu ramienia, szczególnie w kwestii stabilności i właśnie u osób z przednią niestabilnością, może być ćwiczeniem bardzo niebezpiecznym, ale na szczęście dotyczy to mniejszości. 1. Wyciskanie leżąc, ale w wąskim uchwycie. Jeśli chcesz budować triceps proporcjonalnie oraz aby przełożył się w ćwiczenia główne, to wybieraj wariacje tych głównych ćwiczeń, zwiększające aktywność najsłabszego ogniwa poprzez zmianę ustawienia, czyli wariacji tego ćwiczenia. Właśnie takim ćwiczeniem jest wyciskanie w wąskim uchwycie. Możemy założyć duży ciężar oraz specyficznie trenować triceps pod wyciskanie leżąc, a nawet i stojąc. Możemy też założyć duży ciężar, a to bardzo lubi ta partia. Nie ob wąsko, bo wtedy może być dyskomfort nadgarsków, który będziecie się też limitować. Jeśli pomimo nieco szerszego chwytu czujesz się źle, czujesz dyskomfort, wybierz pompki na poręczach.